Hej, siema, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony niepopularnie, a to jest Junkyard Simulator i zapraszam was właściwie w takim momencie ze względu na to, że zdobyłem troszkę przedmiotów, no i w sumie je sprzedaję, no ale chciałem wam jeszcze po raz enty w sumie chyba pokazać mniej więcej jak to wygląda, czyli właśnie to ta sprzedaż tych przedmiotów, czyli że zwozimy je sobie autami, ale nie wiem czy pokazywałem wam poprzednim razem jakie zwożę na kilka aut, bo zazwyczaj zwożę tutaj to pojedyncze auto, czyli przywożę tylko tego pick-upa, pakuję wszystko do ekwipunku i przerzucam tutaj, nie? Natomiast teraz mam nie tylko tego pick-upa, ale jeszcze zapakowałem calusieńką ciężarówkę, nie? Tu mam jakąś rzecz do lombardu. Jeszcze w lombardzie nie byłem. Pierwszy raz znalazłem jakiś przedmiot, który jest do lombardu. Więc też jestem zainteresowany tym, o co tu chodzi. No i tu mam calusieńką jeszcze tą przyczepę do rozpakowania. Będę chciał sobie na pewno ulepszyć tą moją ciężarówkę, bo myślałem, że to tam... A, taka ciężarówka, przecież tym pick-upem ja wszystko tutaj sobie pozbieram w tej grze i pozwożę zawsze, przecież co to za problem i tak dalej. Otóż nie. Otóż faktycznie w wielu momentach już spotykam się z taką sytuacją, że mam taką ilość tych przedmiotów, taką ilość tego wszystkiego, że warto jednak wziąć i mieć tą większą pojemność, mieć tą ciężarówkę gdzieś tam przygotowaną, czy chociażby możliwą do zabrania. Szczególnie, że w tej grze to przenoszenie tych samochodów, tych pojazdów przy pomocy tego R, czyli przyzywanie ich, odblokowywanie i tak dalej, jest świetną opcją, bo traktujemy właściwie te wszystkie pojazdy, te wszystkie samochody, to wszystko jako wózki, na które tylko zrzucamy przedmioty, surowce i tak dalej. Jak wychodzimy z gry, to też musimy mieć na nich, bo cokolwiek leży w świecie gry, no to jest traktowane jakoby nie istniało, nie? No i dobra, no i teraz w tym momencie magazynujemy. Wiadomo, coś nam za to wpadnie ładnie. 30 koła mamy nazbierane. O co chodzi? O to chodzi, że ja przed chwilą, może wam to zrzucę jeszcze do nagrania, czy nie, w sensie zmontuję albo nie, zobaczy się. Jak chodziłem po mapie, to spotkałem Boba i właściwie misja fabularna mnie tam doprowadziła. I Bob mi powiedział, przekazał mi bardzo ważną informację, otóż miałem zdobyć 27 koła. No i zdobyłem 27 koła. Po tym jak zdobyłem 27 koła, Bob powiedział, zlokalizuj prasę stacjonarną i jedź tam. No to kwestia była taka, że spoko, jedziemy tam. Ale motyw cały z tą prasą stacjonarną jest taki, że trafiłem do niej przypadkowo, gdzieś tam się szlajając. Bo stwierdziłem, że sprawdzę sobie ten pytajniczek tutaj, nie? O, to. Widzicie? Jest teraz ukończony. I gdzieś tam jadąc właśnie z tego workshopu tutaj tyłem, trafiłem tam, nazbierałem tam w ogóle wpierony surowców i tak dalej. Tym wszystkim zajmowałem się dlatego, że podczas ostatniego odcinku, tak jak widzieliście, robiłem tam, odnawiałem tam różne elementy, odnawiałem samochód. Siedziałem sobie z chłopakami, więc nie nagrywałem tego, ale odnowiłem całkowicie auto, które było do odnowienia. A, zmieściłem się. Odnowiłem w 100% auto, które tam było do odnowienia. Aha, odwróciło mnie samo, super. I poszło do hangaru. No i właśnie po tym, jak wyrzuciłem to auto do hangaru, to gra właśnie mnie poinformowała, że mam zdobyć 27 tysięcy. Jak zdobyłem te 27 tysięcy, to poinformowała mnie, żebym sobie przyjechał tutaj, bo tu jest jakaś specjalna prasa i żebym sobie przyjechał ją kupić. No dobra, no to jedziemy ją kupić, o ile nas na nią stać. Zaraz się okaże. Aha, byłem koło celu. Jest. Zamiast skorzystać z tego celu, do którego tu przyjechałem, to zacząłem jechać do swojego prywatnego celu. Dobra, nieważne. Lecimy tam. W takim razie lecimy tam. Przejdziemy tu, przejdziemy tu. Dobra, i mamy tu jakąś wielgachną prasę. Tylko tu wszędzie jest po prostu tak nawalone tego dziadostwa,
że ciężko tu cokolwiek ogarnąć. Dobra, wymagany trzeci poziom, 8x8 questów i 20 tysięcy. Luzik. Załatwione. Pojedź zlokalizować wrak Vana. Gdy to zrobisz, zostanie przetransportowany na obszar Crashera. A 60 metrów stąd. No to nawet nie muszę tam jechać. Możemy tam zajść z buta. Nie mam piwa, szybciej bym biegał, jakbym miał piwo. Nie korzystałem jeszcze z tej opcji, no ale pewnie jest za to jakiś achievek. No i dobra, no i jest van. Transportowanie obiektu. Okej. No i biegniemy z powrotem. Ambitnie, ambitnie. Czy tutaj są jakieś fajne itemki? Nie, tu są same śmieci. I wiecie, i z czasem już zaczynam zwracać uwagę na to, co podnoszę, no bo mamy ograniczoną tą naszą pojemność, aczkolwiek czasami po prostu bierę wszystko, jak leci. Kulikeły. Dobra, no i co teraz gra mi zaleci? Jest ten vanik tutaj, no ale jest tylko jeden van, a tam pisze zebrane wraki 1x4. Czy ja mogę... Okej, mogę się odblokować. Jest git. Telefon. No. Mogę młotkiem tutaj potłuc. Okej, dobra. Czekajcie. Bierzemy młotek. Remember, that machine is not easy to operate, but like with everything difficult in life, it's very rewarding once you get the hang of it. And this one will let you earn lots of money too. Okej, mogę sobie porozwalać to, ten pojazd jak chcę. Co rozumiem, że tamte części, gdy je odnowię albo sprzedam, to dostanę za to lepszy hajs, niż gdybym po prostu uruchomił tego crashera i to wszystko rozwalił. Zgniótł. No dobra. No pewnie, że nie trafiłem. Nie ma to jak nie trafić do auta, które stoi zaraz obok. Teraz trafiam. Pięknie. Muszę tam stanąć aż na samym cienkim rogu. Jest git. Aplikacja giełdy surowcowej. Telefon będziecie... Które surowce warto sprzedać? Czyli rozumiem, że mosiądz w tym momencie warto sprzedać. Żeliwo też nie jest w najgorszej cenie chyba. Większość czasu nie mam tych surowców, więc mam to wszystko posprzedawane. I tu jest jeszcze jakiś tam zaworów. Dobra, no i co? No i rozczaskaliśmy trochę to auto. Tu na kółkach jeszcze stoi, ale te kółek się chyba nie da rozwalić. Fotele rozwalone, dobra. I teraz uruchomić tego crashera. Przetwórz złom w prasie stacjonarnej. Tam. Dobra. Idziemy tutaj. A, bo to jest taka wilgochna prasa. Okej. F. Możesz włączyć samouczek naciskając T. I potwierdź. 1, 2, 3, 4 służą do zmiany widoku na taki, który ci tam odpowiada. No dobra. To służy do tutaj, a E... do przejeżdżania tutaj. No okej. Aha, i tu jest w ogóle wpierony tego całego złomu. 112, 101, 30. I co ja mam z tym wszystkim zrobić? Dobra, do góry, w bok. Jeszcze kawałek dalej. W dół. Wyżej. Jeszcze kawałek dalej. Cofnij. No i magnes. Teraz jak ja mam magnes P? Jest git. Jedzie do góry. Z
Skieruj magnes nad zasobnik znajdujących się na górze. A czemu teraz mi kamera się nie rusza, nie cofie? A, bo ona ma jeszcze trochę takiego luzu. Dobra. Na górze prasy stacjonarnej. Myślałem jeszcze, że coś przy tamtych autach będzie, bo tam są auta zapakowane. No ale dobra. Co, lecimy tu? I co, i mam to rzucić? Pytanie, czy mam to rzucić tu, czy... Włączyć. Aktualnie znajduje się 69 wymaganej wartości do stworzenia sprasowanego bloku złomu. No dobra, czyli faktycznie potrzebujemy ten złomik, który sobie tam leży na dole. Nie tak. Sterowanie takimi rzeczami wbrew pozorom jest zarąbiście trudne. Jest mega trudne. Dobra, za nisko. W jednej osi naraz i jeszcze spoko, ale jak przychodzi w dwóch osiach naraz mi tam pokierować, to... Dobra, złom w zasobniku 69%, przetworzony złom 0%. Wejdźmy sobie max do góry i cofiemy się. I na pewno na prawo musimy zjechać całkowicie. No i dobra, no i tu już jesteśmy. Ale chyba przesadziłem, bo gdzieś tam jak odjechałem w tył całkowicie, to nawet nie widzę, gdzie jestem. Dobra. Jesteśmy tu. W, D. Jest, okej. No i co? No i teraz zjedźmy niżej. I rozumiem, że zostawiamy tutaj 89. I jeszcze raz, serio, dobra, to trochę czasu zajmuje. To trochę czasu zajmuje, żeby to zrobić. To plus sterowanie tym jest czasochłonne. Jest. Resetuj crusher, resetuj magnes. Co tam mamy jeszcze opcje? Magnes w lewo, magnes upuść, unieś, wyjdź z maszyny, samouczek. Ciekawe mi, skąd się tu biorą w ogóle te surowce, tak na dalszy etap gry, nie? Jakbym chciał tutaj więcej faktycznie tych surowców dostarczyć. Jak to działa? Dobra, przesuńmy się dalej, po czym się cofnijmy. A, tu jest taka kamerka, okej, ta kamerka też się fajnie sprawdzi. Jest. No i teraz zmień na kamerę 4 lub 5. W lewym dolnym rogu ekranu znajduje się pasek pokazujący stan kruszarki. I wyświetlane są komunikaty podpowiadają ci, co robić oraz informują, gdy popełnisz błąd. Jeśli dźwig zablokuje ci widok z kamery, wróć z kamerą 2-3, po czym odsuń dźwig wystarczająco daleko. Dobra, 1. Weźmy, odsuńmy sobie w takim razie ten dźwig. Zróbmy taki myk. Nie jestem w stanie? Co jest? Odjedźmy tu. Dobra, tu powinno być ładnie. I sobie odjedziemy tutaj. I pięknie. I teraz mamy czwóreczkę i tak. Ostrza X. Jest git. Podnieść zasobnik. Uuu. 100% wymaganego zasobu. Jest. Opuść zasobnik. Ostrza są wyłączone. Kamera na szósteczkę. Zgnieć złom za pomocą kół. Gdy kamera nie zmieni się na kolejny stopień przetwarzania. Aha, okej. Okay. Przystęp do zgniatania złomu od góry za pomocą przycisku D. Opuszczaj prasę. Ale to jest przeogromne. Otwórz włas za pomocą przycisku W. Wypchnij sprasowany złom na zewnątrz. Podnieś popychacz. Opuść popychacz. Wypchnij popychacz.
Blok złomu wpadł do kontenera przed prasą stacjonarną. Uzyskane surowce zostały dodane do twojego magazynu surowców na giełdzie. Przywróć prasę stacjonarną do stanu początkowego za pomocą przycisku R. Zresetuj. Możesz automatycznie przywrócić stan pierwotny prasy stacjonarnej lub zrobić to ręcznie, zaczynając od wepchnięcia z powrotem popychacza za pomocą przycisku E. OK. F, wyjdź z maszyny. Dobra, przeszliśmy kolejnego questa. Process scrap heaps. There's a lot of them in the crusher area, and whenever you run out of scrap, you can find more heaps for various vehicle wrecks. Transport them to the junkyard just like you did with the van. Of course, you must have enough free space for that in the crusher area. Okej, okay, ale to trzeba przyznać, że tu można grube ilości surowców i gruby surowiec przetwarzać. Także no, tu już się ciśnie na ilość, ale ciężko to ogarnąć, w sensie miejsca tutaj nie ma tak jakoś, wiecie. Strasznie to wszystko jest zawalone. Najpierw bym musiał wziąć teraz i posiedzieć przy tym crusherze i poczyścić cały ten teren, nie? Pozbierać calusieńki ten złom, który tu jest i go przetworzyć. To by miało jakiś sens, nie? Dałoby później jakieś możliwości. Na ten moment tak trochę syf. No, a później zwozić tutaj wany, dostarczyć jakieś tam samochodziki, wany i tym podobne. O, na przykład ten van mogę tu dostarczyć? Patrzcie, no ten wanik wygląda jak taki wanik, który tutaj chętnie do crushera by się udał, nie? No nie, gra mi za to proponuje kartonowy złom, nie? Świetnie, ja myślałem, że ten wanik dostarczy do crushera, a tu kicha, dobra. Rozwalmy to. Because why not? Okej, okay, zostawiamy tą miejscówkę w takim razie. Coś tam, kolejne, expiki. Exp zawsze przyjemnie wpada. Zawsze przyjemnie jak exp wpada. Tu jakiś typ sobie chodzi po lesie. Nie interesujemy się. Miłego dzionka, ziomuś. Tutaj ktoś ma namiocik. Co to jest? Sport. Pełna kulturka, patrzcie, zero śmieci koło namiotu. Normalnie ziomek, który tutaj biwakował, pełna kulturka. Szacun. Szapoba. Dobra, tu mamy... Czy jestem w stanie tędy przejechać? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Dobra, mamy te 40 parę metrów. Idź do budki telefonicznej. Ciekawe, kto może do nas dzwonić. Normalnie, tak jak w tym, w gas station. Wujek, no to jak ci idzie ze spłatą długu wobec mnie? 8000 expa. To mi się podoba. I nie wpadł poziom. Serio. Pozyskaj zaufanie starszej pani. Prowadzi nielegalny lombard. Okej. Okay. Starsza pani z nielegalnym lombardem. To brzmi ciekawie. Ale czemu ten quest jest tu zablokowany? Ta starsza pani z nielegalnym lombardem gdzieś jest tutaj z tyłu? Czekaj, skoro idziemy do lombardu, nope. Samochodzik. Przecież my w bagażniku mamy ten. Mamy tutaj rzeczy do lombardu. Dawaj mnie tu. Waza, właśnie. Waza do lombardu. To są bardzo istotne rzeczy. Tutaj są jakieś złomy, a to wszystko w sumie jest złom. Myślałem, że część z tych rzeczy przynajmniej będzie na ten. Renowację. Macie takie drzwi czy coś takiego. Dobra, 50 metrów stąd jest nielegalny lombard starszej pani. Gdzie to tam ona się po prostu znalazła sobie miejscówkę, no? Odkryj lokację. JJ, you have no idea how lucky you are. Felix arranged for you to meet the legend of our underground community. The elderly lady is the most demanding business client you'll ever meet. I'm not kidding. In order to win her trust, you must complete a rather unusual order. I'm surprised myself how unusual it is. She asked for a chair. I know it sounds strange, but she won't buy a thing from you unless you bring her a chair. Well, last but not least, she's very keen on buying valuable items that you can't sell on the scrap market.
Okej, okay, serio? Mamy dla niej zdobyć krzesło? Czy sobie ktoś tutaj ze mnie żarty stroi, czy... Nie, serio. Mamy krzesło. Okej. Okay. Pozyskaj zaufanie starszej pani. Wino dla starszej pani. Dawaj, lecimy z tym krzesełkiem. To nie, to ja będę musiał wyrzucić itemy, bo znowu mam za dużo. A tu mam fajne itemy. Dobra, wait. To bezczelnie. Dobra, wróciłem do was po chwileczce, jak ogarnąłem sobie tutaj ekwipunek. Go talk to her. If she approves of your job, you'll be able to sell valuable items at her pawn shop in the future. No i subcie, idziemy sobie z nią porozmawiać. Ale wiecie, co się skapnąłem? Bo tu jest składzik, nie? I tu jest 0 na 20 przedmiotów. I tam szedłem i miałem takie... znaczy, byłem w pobliżu tego składzika i miałem takie super, dobra, no to poodkładam sobie tam przedmioty, później sobie je najwyżej zbiorę, nie? Po czym teraz tam poszedłem i wszystkie te przedmioty zniknęły. O Jezu. O Jezus Maria, jak ona wygląda. Felix has a job for you in a new area. He'll tell you where to go. Be sure to bring a car, a cart and an empty backpack with you. Gdzie jest moje wino? Okej. Ona jest przerażająca. Ona jest przerażająca. Dobra, zabrała to wino ode mnie? Zabrała. Zostawiła mi tylko rzeczy, które mogę sprzedać w lombardzie, ale oczywiście ona nie jest jednak tym lombardem, tylko muszę to dostarczyć gdzieś tam. Zbierz złom używając klatki giełdy. O kurde, no to ten kłościk by miał idealny wcześniej, jak ja przecież na początku gry wziąłem i tam wrzuciłem w pierony surowców. Zbierz złom używając paczkarki i wyciągnij silniki z wraków. Paczkarka. Paczkarka jest dobrą opcją. Lubię się bawić z paczkarką. Co kryzuj tablicę szybkiej podróży? No to jest rzecz, którą już się bardzo mocno zapoznałem w tej grze, bo jednak cisnąć to z buta między tymi wszystkimi miejscami. Ta gra jest naprawdę tak rozbudowana, jeśli o to chodzi. I patrzcie, kolejny raz się zrespiła ta. Ja sobie cały czas odkładam tylko te butelki, właśnie gazolin, bo je będzie później łatwo odrestaurować pewnie. A tutaj widzicie, i zbieram sobie, tak i zbieram, i w pewnym momencie jak mi wpadnie znowu quest na odnowienie tutaj tych wszystkich surowców, no to sobie odnowię, albo jak będzie mi się nudziło, to sobie odnowimy. Tam 20 rzeczy będzie do odnowienia. Dobra, tu była ta szybka podróż. Jest, nowe zlecenie, zlokalizuj tablicę szybkiej podróży. No to mam! Zlokalizowałem. Chyba, że mam zlokalizować ją w innym miejscu w grze. Czy chodzi o to, że mam skorzystać z tej szybkiej podróży? No bo to by miało więcej sensu. Dobra, gdzie jest ta nasza pani z kamperkiem? Czy tu gdzieś widzicie kamperek? Factory Area. Paczkarka, crusher, giełda złomu, strefa boba. Jedno z wielu miejsc, w którym możesz przeszukać sterty, bagażniki samochodów, shopy, kampery, zwiedzaj. Duże złomowisko, tutaj znajdziesz samochody do paczkarki, karoserii, zabierz ze sobą lawetę. Motel, jedna z wielu miejsc, w których możesz znaleźć ciekawe przedmioty. Obozowisko kamperów niedaleko lombardu. Warto dokładnie przeszukać przyczepy i budynki. Skorzystajmy sobie z tego. No bardzo mocno nie o to chodziło, to widać, ale tutaj gdzieś powinien być w takim razie lombard, nie? Auto do renowacji? Ale to jest chyba to, które odnawiałem poza nagraniem. Tak, to jest to auto, które odnawiałem poza nagraniem. Ono jest fajne, bo jest, ale nie wiem czy... Mechanika jest teraz zablokowana. Ukończ zadanie w celu odblokowania. Zadanie 10. My jesteśmy przy 8. Kurde, nie wiedziałem, że to nam cały czas mamy zablokowane. Myślałem, że już się to odblokowało. Gdzie jest ten lombardzik? Droga pani. Droga pani, a gdzie ty kupujesz rzeczy? No kamper gdzieś któryś, nie?
To tu jest kamper, tam jest kamper. Tu jest pełno kamperów. Tam jest kamper. Tam jest kamper. Tam jest kamper. Ej, no gdzie jest Lombard? Dobra, najwidoczniej Lombard sobie ogarnę gdzieś tam poza nagraniami. Gdzie on jest dokładnie, to wam może później pokażę. Chyba, że trafimy na Lombardzik. Dobra, tu mamy rzeczy do usunięcia. A nie, to jest ten sam. Już myślałem, że tutaj wiecie, jakieś inne autko. Pewnie się respią co jakiś czas, więc będzie można sobie tutaj je zbierać, zgarniać i tak dalej. Ale jakieś dziecko się drzemi na klatce. Znaczy mi, no, drze się po prostu na klatce. Co ty masz, ziomuś? Mam zlecenie od klienta. O, czyżby pierwszy quest? Wrzuć do śmietnika śmieci z plastiku i śmieci typu makulatura. Spoko. Czy ja mam teraz dwa questy otwarte na raz? Zlecenie złomiarza mam otwarte. Ja tu mogę w ogóle drugiego questa sobie odpalić. Uuu, a to fajno. Tylko pytanie, żeby mi to ten, żeby mi działały dwa na raz, nie? Zbierz gotówkę z szafek, otwórz bagażniki, dokonaj renowacji przedmiotów. To chciałem! Nie, wyłączyło mi tamtego wcześniejszego. Ale kicha! Czyli nie mogę dwóch na raz. A co to jest to F? A F, dobra, czyli C to są jedne questy, które mogę mieć, F to są drugie questy, które mogę mieć odpalone i Q to jest quest główny. Dobra, czyli to mam trzy rodzaje questów, które mogę mieć odpalone równocześnie, ale nie mogę sobie tych questów pod C odpalać dwóch czy trzech na raz. Ale się skichało. No to szczerze wam powiem, to jestem troszkę zawiedziony. To jestem zawiedziony, bo sam trochę skichałem. Dobra, ewidentnie tu mi tu czegoś nie ogarniam, więc jedźmy stąd. Jedźmy stąd, udajmy się stąd gdzieś dalej. Chyba, że... Nie, no tu nie ma. Jeszcze myślałem, bo wiecie, skoro na tym domu jest punkt szybkiej podróży, no to miałoby sens, że ten dom byłby tym Lombardem, nie? Ale... Ale tu nie ma nic. Tu są tylko... Tylko śmieci. Ta. Tutaj są tylko śmieci. O, wait i hajs. No, plastikowa butelka to może niekoniecznie to, co bym chciał. Chociaż z drugiej strony mam teraz wziąć i te plastikowe rzeczy tam pogarniać, nie? Mam na to questa w tym momencie. Książka, no. A książka to jest przecież papier. No tylko pytanie, gdzie tutaj w tych wszystkich śmieciach jest ten jest jakikolwiek jest jakakolwiek jakikolwiek kosz. Kurde, dużo tu jest hajsu. A jakby tak chciał tutaj coś przygarnąć, to fajna miejscówka. No i dobra, jeszcze tutaj mamy kolejny plasticzek. I mała wkrętarka, no to może nie. Wkrętarko wiertarka. To może nie. Ale dobra, i gdzie my teraz mamy kosz? Jakikolwiek, game. Set to me. Where? Tam są. Dobra, wyrzucimy sobie te śmieci w takim razie od razu. No i lecimy do miejsca questa. Okej, plastik. Plastik. Mały pojemnik, karton, a ten pojemnik jest plastikowy? Żelazo mosiądź, no chyba nie. Czemu mi tego nie zalicza? Wrzuć do śmietnika śmieci z plastiku, śmieci typu makulatura. No to myślałem, że to jest to. A to będzie taki duży śmietnik, że do takiego śmietnika mam to wrzucić? Nie, no jak? Chyba, że mi nie zaliczało, bo nie uznało tego za plastik czy tam makulaturę? Nie, no, jak? Niemożliwe. Związane kartony, beczka do renowacji, rozrusznik, lodówka do renowacji. Wow, lodówa. Chcemy lodówę. To są śmieszne rzeczy. Metalowy pojemnik, to są śmieszne rzeczy. No ale dobra, weźmy ten karton. Lecą tam kartony. Aha, tego nie mogłem, bo mnie tam questy blokowały. Dobra, nie będę próbował.
Makulatura. Plus 17. No i nic. O. A tu do tego? Kontenerka? Nie, kontenerek nie jest, nie jest na w ogóle przechowywanie przedmiotów. To był po prostu... Po prostu zrobiłem wrzutkę, nie? Okej, okay, nieważne. Lecimy gdzieś tam szybką podróżą. Tylko gdzie? Co my teraz mamy w ogóle zrobić? Przenieść się do miejsca duże złomowisko. Jak mi się przynajmniej wydaje. Bo no, tu chodzi o popchnięcie tego questa głównego, czyli skorzystanie z tej szybkiej podróży. No ale to też samo w sobie nie działa, nie? Więc... Chyba, że coś jest źle nazwane i tu nie chodzi o szybką podróż do tego miejsca, tylko jeszcze gdzie... No nie, no zaznaczone jest ewidentnie tu, no ja pinkole, po prostu... Dobra, przenieśmy się tam jeszcze raz. Bo tutaj są dwa komputery, także może coś tutaj doczytam, o co biega. Dobra, to fajnie działa, fajnie, że to działa, ale jeszcze fajnie by było, gdyby mi to więcej hajsu dawało. Bo liczyłem na większe zarobki z tego. Liczyłem w ogóle na zarobki z tego, nie? Jak na razie to... Okej, okay, dobra, tu powinno być ładnie. I teraz, ze względu na to, że spłaciliśmy to, no to już przejdziemy na normalny dochód, 65%. I teraz... To serio wpada do mojej kieszeni. Okej. Okay. Od tego momentu pieniądze przestają być problemem. A oni tu wszyscy będą do mnie cały czas pracować. O, milion! Pierwszy milion! Pierwszy milion. Dobra, zatowaruj do pełna. Te wszystkie rzeczy tutaj trzeba zatowarować. Do pełna, do pełna, do pełna, do pełna. Aha, bo to mogą być różne te magazyny. To tego nie posprawdzałem. Bo tylko do pojedyncze kliknięcie robiłem. Dobra, ale tu chyba wszędzie. To chyba wszędzie zadziałało na full. Okej. Okay. Tu mógłbym rozbudowywać jeszcze te stanowiska, nie? W sumie stać mnie teraz. Mam na tyle tego kupionego. Jak teraz dam do pełna 18 tysięcy. Wow. No i każde po kolei w tym momencie mógłbym tak... 28 ulepszeń. Dawaj. No i do pełna, do pełna. Tu już więcej nie ma. Tu jest jeszcze. Dobra. To było to B, to tu jest C. O, tu już widzę, wymaga czerwonego. O, to tu dużo nie naulepszamy, bo tutaj trzeba sobie jeszcze przetopić. To nie jest takie lekkie. No to odpuśćmy na razie. Tam będę musiał poprzetapać surowce, to trochę mi z tym zejdzie. Na razie sobie kupimy to wszystko. Tak, będzie klikania. Albo wiecie co? Inaczej. ZW. Ta-da! Jest! Dobra. Zostawiłem was przy tym. Przy ulepszaniu mojej bazy. Ale wziąłem i w międzyczasie... O, widzicie? Ulepszyłem bazę i jednocześnie miałem hajs, więc sobie kupiłem lepszą tutaj furę. 24 miejsca na ciężarówkę z paką. No ale dobra, nieważne, ignorujemy to. Chodzi mi w tym momencie o to, że wyłączyłem i włączyłem grę. Po tym, jak tam sobie porobiłem swoje rzeczy, posprzedawałem, poulepszałem i tak dalej, uzupełniłem tam surowce, jak widzicie, zszedłem do 197 tysięcy, nie? No, troszkę tam wydałem na różnego rodzaju ulepszenia i tak dalej. Ale w każdym razie po zrobieniu tego wszystkiego wziąłem i... Świetnie. To mi naprawdę dobrze wyszło. Żeby być jak najbliżej, to może się uda włożyć to auto od razu. Da radę? Nie, zabrakło. Ile zabrakło? 92%. Jak stanę tutaj w poprzek, tak? Nie tak. Mini go. Tak, o. Jest 100%. No. Jest. Jest 100%. Zabierz. Dobra. Ulepszyłem sobie też plecaczek przy okazji. Na 8 miejsc skoczyliśmy. Także też jest giciorek. Nasz quest był zlokalizuj wrak pojazdu.
Aha, i to chodzi o konkretny brak pojazdu. Dobra, bo ja już wziąłem jakiegoś złoma tutaj, byle jakiego. Wcześniej sobie wziąłem w ogóle dwa złomy stąd i zawiozłem do paczkarki, jeśli tak to się zwie. I oba miały silniki, także sobie specjalnie wziąłem takie z silniczkami, bo to fajna opcja jest. Taki złomek z silniczkiem. O, ten też ma silniczek, bardzo ładnie. No i co teraz? Aha, no i mam zlokalizuj drugi. No to usuń pojazd pierwszy. Skoro mam zlokalizować drugi wrak pojazdu, no to nie ma tak dobrze. To nasz złomek jeden idzie out. Szkoda. Szkoda. Aha, bo oba mają silniki chyba tak samo. Tak, oba te samochodziki mają silniki, także gicior. I... Czemu ciebie nie mogę? No i pięknie. Dostarczy wraki we wskazane miejsce rozładunku. A co to za wskazane miejsce rozładunku? To coś, czego się nie do końca spodziewałem. No i teraz możemy tam jechać, albo możemy na Beszczela użyć szybkiej podróży. A ja zrobię jeszcze opcję numer 3, czyli... zrobię wam pauzę i widzimy się na miejscu. Skorzystałem z opcji szybkiej podróży i przeniosłem sobie tutaj mój wózeczek. No i co teraz? Rozładuj pojazdy z lawety. No i to mi się zgadza. Raz, dwa. Sprasuj karoserię wszystkich pojazdów z parkingu. Ło nie. No ale dobra. To bądźmy bezczelni. Weźmy sobie ten pojazd tutaj. I najpierw wyciągnijmy z niego silnik na Beszczela. No i pięknie. Dwa. Tutaj jakiś rozruszniczek, jeszcze jakiś alternatorek. Pięknie. Wszystko zebrałem, wszystko. Coś się będziemy ograniczać, skoro możemy. Gra nie mówi, że sprasuj razem z silnikami, tylko gra mówi sprasuj, nie? Dobra, no i pięknie, już kolejny silniczek. Jeszcze mam miejsce? No właśnie, zdziwiony byłem, że mam tyle miejsca w ekipunku. A wiem, jakiego auta sobie nie ulepszyłem. Ja chyba mojego pick-upa sobie nie ulepszyłem. Jak ja mogłem mojego ulubionego autka nie ulepszyć? Dobra, to się będziemy później przejmować. W tym momencie tylko zbieramy jeszcze tutaj te śmietki. Śmietki z samochodu. No i sprawdzimy, czy tym razem zadziała nam automatyczne prasowanie tych. Bo wcześniej nie zadziałało. Jak miałem ten włącz automat i tu się zacinał. O, teraz przeszedł dalej. Dobra, jest gicior. Jest gicior, przeszedł dalej. No i dobra, no i ja teraz na automacie wezmę sobie, przejadę te wszystkie cztery samochodziki, także widzimy się za chwilę. No to chyba koniec. Wychodzimy z maszyny. Porozmawiaj z Lucy. No serio. Dobra. Gdzie jest? A tam jest Lucy. Okej, już myślałem, że szybka podróż. Quest główny się nazywa szybka podróż. A porozmawiaj z Lucy. Jest tutaj. Siema Lucy. Siema. Tylko na twarz nie patrzmy, nie? Tak jest git. Dopóki tak patrzymy, jest git. Odszukaj opuszczony motel. Biuro rzeczy znalezionych, 4 przedmioty. Skąd ja mam znaleźć sztabkę złota? 127 metrów w tamtą stronę. Dobra. Biegnę. Ciekawe, ile jest questów w sumie w tej grze. Tak suma summarum, wiecie, tak całościowo faktycznie.
No nie, jeszcze wyżej? Dobra, to ZW. Find one for her. Lucy says it isn't that far from where you are. She must have a crush on you, you handsome devil. Okej, okay, dobra. Mamy znaleźć jeszcze jakąś rzeźbę. Znaleźliśmy już sztabkę złota. Teraz mamy znaleźć rzeźbę. Wziąłem, przeniosłem sobie tutaj samochodzik jak coś, żeby szybciej się tu dostać. Musimy się dostać do środka. No to tego nie przewidziałem, nie? To troszkę mnie zbiło z tropu. Byłem pewien, że musimy wyjść na zewnątrz. No i znowu ZW. Okej, w końcu tu dotarliśmy z przedmiotami, które chcemy sprzedać, czyli rzeźba, sztabka złota, przedmiotów 2, aby sprzedać, porozmawiać ze starszą panią. Okej. Lewy przycisk mysza, aby porozmawiać. Masz coś do sprzedania? Tak, mam. Negocjuj ofertę. To znaczy? Tutaj strzałkami czy coś? Z podbij, X akceptuj. Mogę bardziej podbijać, czy... Dobra, to są śmieszne ilości pieniędzy, więc jakby to podbijanie tak troszkę... Okej, okay, dobra, podpowiedzi od typa. Ale jeszcze tu mamy tą naszą jedną rzecz do lombardu. Cały czas. No i dobra. Jeden przedmiot. Dzień dobry, masz coś do sprzedania? A mam. No i pięknie, 2800. Ja jestem zadowolony, starsza pani jest zadowolona. Dobra, wszystko mamy. Quest 12. Na końcu jednej z odnóg odwiedź obszar kamperów. No ale to już będziemy sobie robić pewnie następnym razem. O ile to będziemy robić następnym razem, a nie jakąś tam inną rzecz, inną czynność. Zobaczymy. Tymczasem dzięki wielkie, do zobaczenia, do usłyszenia. Do następnego. Z tej strony był Niepopularny, a to i jest Junkyard Simulator. Ja w międzyczasie sobie sporo gierczę w tą grę, więc jakby nic dziwnego, że na kanale pojawiają się odcinki, bo ja tu spędzam po 4 godziny, a odcineczek wpada, nie wiem, tam z godziny czy coś, także tyle. Dzięki, do zobaczenia, do usłyszenia. Jak się wam podoba, zostawcie łapę w górę, będę wdzięczny. Bye-u.